Jak wiecie, sprzęt w grach jest naprawdę bardzo ważny. Zwłaszcza kiedy gracie w gry tak profesjonalnie jak ja. Albo kiedy jesteś największym pajacem jak ja. Całe życie największą uwagę przykładałem do myszek i mam ich w domu z 20. Nawet takie okazje jak myszka Ninja za 1000 zł. Nigdy jednak nie zwracałem zbytniej uwagi na klawiatury, ale dzisiaj to się zmieni. Przygotujcie się, bo przed wami moja nowa klawiatura za, uwaga, 1990. Tak jest, to jest moja nowa klawiatura, Nantec Nautilus się nazywa, ale nie martwcie się, bo taką za 600 zł również kupiłem. No i dzisiaj poświęcimy sporo czasu na to, żeby przetestować, czy taka droga klawiatura jest lepsza niż taka za 10 zł z biedry. A ja słyszałem, że jeżeli zostawicie łapki w górę pod tym filmem i suba na kanale, to z waszych klawiatur wypadnie aż 5 losowych przycisków i się zgubi. A chyba nie chcielibyście grać bez W. Nie, no oczywiście żartuję, ale pamiętajcie, like i sub są darmowe, a jak wiecie, darmowe rzeczy, najlepsze rzeczy. No i jeżeli chcielibyście, żeby było mnie stać na więcej tego typu klawiatur, może na jakieś konkursy, to nie zapomnijcie wpisać kodu IMANOJEK w klejmie bez przytwórce w sklepie z przedmiotami. Na początek na świeżo zagramy na tej tańszej klawiaturze Nantec Nautilus, która kosztowała 20 zł i więcej chyba o niej powiedzieć nie mogę, bo wyciągałem z folii, no mniej więcej wygląda tak to tak, ale powiem wam, że te przyciski wcale nie wydają się aż takie złe. Następnie po godzinie czy półtorej zmienimy na DAKI One 2 SF. Ci, którzy siedzą w temacie profesjonalnych graczy, doskonale wiedzą, czym są klawiatury DAKI. Większość prosów gra na 60%, ta jest 65%, bo tylko taką w Polsce mogłem dostać. Wygląda ona mniej więcej tak, oczywiście jest mechaniczna i ma cherry przełączniki, więc takie ciche bardzo. Oczywiście odcinek nie jest sponsorowany, więc jeżeli któraś mi się nie spodoba, to sobie, nie wiem, rozwalę na głowie. Albo oddam wam, więc pamiętajcie, dużo łapek w górę, pomyślimy, co z nimi zrobić. A teraz już nie przedłużam, napiszcie mi jeszcze w komentarzu, jakie wy klawiatury macie i co o nich myślicie, a ja lecę pograć na klawiaturze za 20 zł. Dobra, moi drodzy, ja sobie wszedłem szybko na tryb kreatywny. Jak widzicie, to jest na pewno działa, na pewno działa. I powiem wam coś, czego sam się nie spodziewałem. Poza tym, że zajmuje naprawdę bardzo dużo miejsca na biurku, nie czuć aż tak dużej różnicy. No, klawisze są troszeczkę inne, takie większe jakieś, ale wydaje mi się, że da się na tym grać, więc będę bardzo w szoku, jeżeli okaże się być na równi z klawiaturą za 600 zł. I wtedy będzie mi głupio, że aż tyle wydałem na klawiaturę. Tak więc, moi drodzy, ostatnie 3 gierki padłem dosłownie za zero. Po prostu sobie lądowałem i od razu już nie żyłem, więc zaobserwowałem na przykład to w międzyczasie, że klawiatura nie ma żadnych podkładek, znaczy takich ślizgaczy na dole, znaczy ślizgaczy, żeby właśnie się nie ślizgało. To dziwne, ale tak to działa. No i przez to, że nie ma tych ślizgaczy, no to naprawdę bardzo, bardzo ciężko utrzymać ją w jednym miejscu. No i po typu. Ale bałem się, że skończę tak samo jak we wcześniejszych gierkach. No tutaj akurat trafiłem. Ale tak poza tym, powiem wam szczerze, nie widzę większej różnicy w graniu. Wiadomo, przyciski są trochę większe, więc trzeba się przyzwyczaić. Wydaje mi się, że lag, który dzieli od naciśnięcia przycisku do faktycznie pojawienia się broni, jest troszeczkę większy, ale to tak minimalnie. No ale wiecie, może nowa klawiatura, ta droższa, mnie tak zaskoczy, że jednak uznam, że ta jest totalnie do bana. No i też czuć to, że tutaj te przyciski są takiego ultra taniego plastiku i takiego się dziwnie mam uczucie, że mi się ręce pocą strasznie jak gram. Przy poprzedniej klawiaturze tego nie miałem. O, moi drodzy, mamy oponenta. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Ale już nie mamy. Również bardzo ładnie. Dobra, no kolega uciekł niestety, więc nie mam zamiaru tam dalej z nim walczyć. Chociaż może to nie jest aż takie głupie. A jeszcze ktoś inny do mnie strzela. No, nieładnie. O, nie. Jak myślałem, że mam tam ściankę. Typa był tak na mało, ale go nienawidzę. Typa mamy. Na hita. Ale to zrobiłem. A, bo tam typo jest jeszcze jeden. Dobra, lecę do nich, bo to tak nie może być, że typo mi jakiś wchodzi na moje rejony. Ale zabiłem go. Proszę, dowód, 2 kile. Dzisiaj, tak szczerze powiedziawszy, jest chyba najgorszy mój dzień w Fortnite, odkąd, nie wiem, zacząłem znowu go nagrywać codziennie praktycznie. Nie wiem czemu, ale nic mi nie wychodzi. Być może to właśnie przez nową klawiaturę, ale no, próbuję, strzelam, coś tam trafiam, a ludzie i tak mnie na hitka zabijają. Mamy już oponenta, więc ja myślę, że chętnie bym nawet się może z nim postrzelał. Dobra, leży. Ale no nie było to za łatwe niestety. Chyba wezmę RPGa zamiast PMA. I wezmę też helkę. Być może znajdę jakieś ognisko. Znaczy tutaj nawet jest ognisko, ale nie wiem czy to ognisko jest najmądrzejszym wyborem. Ale no spróbujemy. Okej, on też mi wsadził RPGa, ale ja go tym RPGiem... Dobra, no ja muszę uciekać się tutaj naszym kolegom launchpadem, ale co tam się działo? Typo był tak agresywny, jak nigdy nikogo agresywnego nie widziałem. No nie!
tak jak mi zawsze robią, czyli wbijają jak tylko usłyszę, że wylądowałem, to teraz ja tak zrobiłem i jestem z tego dumny. Bum! Dobra, no teraz to już nie mogłem tego zaprzepaścić. Ojejku, jak ja tego mogłem nie trafić? No, ja jestem najgorszy na świecie! Nie mogę trafić nawet strzału! Proszę, zostawcie łapkę w górę, żebym trafiał w końcu shotguny. Ile on miał życia? Ale no już byłem pewien, że padłem. Całe szczęście, że ta pompa jedna weszła. 6.5 hours later. Dobra, leży kolega. Ile tu jest lutu, ale też zaraz ja muszę stąd uciekać, bo... no będzie problem. Mam bardzo daleko do strefy, ale powinien tutaj jakieś lunchpady znaleźć przynajmniej, więc nie powinno być tak źle, ale tyle lutu, to ja nie wiem, czy kiedykolwiek widziałem, moi drodzy. Ojejku, ale się przestraszyłem, bo nie przeładowałem tego Tomigana szalonego. No nie, tu jest kolejny typo. Aj, spadłem chyba. No nie, no strefa mnie pokonała. No typo, może nie był na hita, ale no za długo w tej strefie siedzieliśmy. Tak czy siak. Nawet spoko gierka. Tak więc, moi drodzy, druga klawiatura, proszę bardzo, jest podłączona, działa. Nowy skin został ubrany, żebyście mogli rozróżnić i powiem wam tak, no, jest niesamowita. To znaczy, ten plastik jest jakiś taki inny niż na tych wszystkich innych klawiaturach, które grałem i jest ultra przyjemny. Moi drodzy, nowy dzień, wczoraj było bardzo słabo, czy dzisiaj będzie inaczej? Zaraz się przekonamy. Co tu się podziało? Kolega był niebezpieczny, ale okej, pierwszego udało nam się ograć. Przede mną gdzieś się bili, ja chętnie się dowiem gdzie. Już nawet wiem. Dobra, jest, ale przecież to było już na 1 HP, moi drodzy. No jak to nie przeładowałem? Dobra, przecież do bana jest ta gra. Po raz kolejny przeżyłem, chociaż nie powinienem. Bum! Ale tutaj było ciężko, powiem wam tak, no... dzisiaj nie idzie mi lepiej niż wczoraj. O, ale mnie chciał nabrać tutaj kolega. Dobrze, że go usłyszałem wcześniej, więc szedłem lekko zachowawczo, ale no tutaj to mogło się dla mnie bardzo źle skończyć. Co on tutaj miał? Dobra, trafiłem. To akurat było dość przydatne trafienie. Koledzy się dojechali i zostaliśmy jeden na jeden, więc no tutaj jest dość ciekawie, tylko że ja nie do końca wiem, gdzie jest tamten typ oszczak. Dobra, no już teraz wiem. No wychyl, proszę, proszę, proszę. Nie, no nie wychyli. A, no wychylił, ale ja nic z tym nie zrobiłem, tak czy siak. Dobra, no jestem rip. Musiałem zlecieć, bo przecież byłoby i tak po mnie. No więc jestem w strefie, spróbuję jeszcze te potki wypić, ale no... będzie ciężko. Ale strąpałem. A, jeszcze nie miałem przeładowanej snajpa, chciałem go, wiecie, tak przez okienko. No nic, zrąbałem, bo chciałem go właśnie tak wyciągnąć, ale nie do końca widziałem i zostawiłem otwartą ściankę. No kolega był znacznie lepszy ode mnie, nie oszukujmy się. Jeden leży, a tam widzimy już kolejnego, ale nie wiem, czy on widzi mnie, to może być takie w sumie dość ciekawe. Wszyscy mnie nienawidzą, ale ja całe szczęście nienawidzę ich bardziej. Dobra, moje strzały z tej snajperki dzisiaj nie są najlepsze, niestety. O! Dobra, jednak nie jest tak źle. Byłem pewien, że ten strzał akurat nie trafił, no ale jednak się myliłem. Mamy to! Już tylko trójka nas została. Tam kolega jest jeden na górze, drugi na dole z RPG-iem i nie do końca wiem, co teraz powinien zrobić. Jeden leży. Kolega chyba zginie od strefy, jeżeli ja go nie zabiję. No jak tu nie trafiłem nic? Dobra, jestem najgorszym graczem
na świecie. Nie trafiłem w niego z żadnego strzału na końcu. To był tak łatwy kill. Ja tam miałem te trzy ostatnie strzały z shotguna. Wystarczyło raz trafić. Ale to nie jest wina klawiatury. Chyba. Tak czy siak, no można by powiedzieć, że na nowej klawiaturze szło mi lepiej, no bo dwa razy miałem drugie miejsce, ale czy tak powiem, nie wiem. Bardzo szybko podsumowując, wydaje mi się, że jeżeli macie okrojony budżet, to klawiatura nie powinna być waszym priorytetem. Jednak wydaje mi się, że myszka jest dużo ważniejsza i od niej dużo więcej zależy, a tak naprawdę na tej klawiaturze nawet za 20 zł grało się całkiem przyjemnie. Widziałem ludzi, którzy nagrywali coś podobnego i wiecie, na koniec rozwalali te klawiatury. No nie no, moim zdaniem nie jest aż tak źle. Dajcie znać, czy chcecie coś takiego z myszkami. Myślę, że bardzo ciekawy odcinek z tego wyjdzie. Pamiętajcie, żeby być na mojego Instagrama, linki w opisie. Wszystko jest w opisie, kocham was. To były ciężkie 4 godziny nagrywania, ale całkiem fajnie się bawiłem. Dziękuję wielkie za oglądanie i zostawcie mi łapkę w górę za to, że nie wygrałem ostatniego meczu, bo to bardzo smutne. Trzymajcie się i do zobaczenia już jutro albo pojutrze o 6:30. Trzymajcie się, pa pa!